Michał Cieślak po potyczce z naczelniczką poczty kończy swoją przygodę jako minister bez teki. To stanowisko piastował przez rok i 8 miesięcy, a teraz znowu będzie po prostu posłem. Czy wiele na tym straci? Przejdźmy do analizy oświadczenia majątkowego byłego już ministra. 2021 rok to pierwszy w całości przepracowany rok przez Michała Cieślaka na stanowisku ministra i jednocześnie najlepszy rok pod kątem wygenerowanego dochodu. Poseł zarobił ponad 260 tysięcy złotych brutto, czyli około 21 tysięcy 600 złotych miesięcznie. To naprawdę spory przeskok w stosunku do lat poprzednich. Na przykład w 2020 roku zarobił aż o blisko 60 tysięcy złotych mniej. Największa część tego dochodu to wpływy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ponad 193 tysiące złotych. Dieta parlamentarna 37 tysięcy złotych, najem mieszkań około 24 tysiące złotych, dochód z gospodarstwa rolnego 4 tysiące złotych i dopłata do niego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa niecałe 2 tysiące złotych. Gdyby Michał Cieślak w 2021 roku był tylko posłem, zarobiłby kilkadziesiąt tysięcy złotych mniej, co ma duże znaczenie, ponieważ w ostatnim punkcie oświadczenia poinformował o dwóch spłacanych kredytach hipotecznych. Na 31 grudnia 2021 roku pozostało mu do spłaty 911 tysięcy złotych. Kredyty zaciągnął w 2019 roku na dwa mieszkania. Pierwsze o powierzchni 89 m2 i drugie nieco mniejsze 44 m2. Oba mieszkania mają dedykowane miejsca postojowe w garażach, a do pierwszego przynależy również komórka lokatorska. Michał Cieślak wcześniej dysponował już innymi dwoma mieszkaniami, więc aktualnie posiada, szybka matematyka, cztery takie nieruchomości. Do tego dochodzi dom o powierzchni 90 m2. Łączna zadeklarowana wartość tych nieruchomości to 1 600 000 zł. Zaskakujący jest fakt, że nieruchomości byłego ministra nie drożeją, co jest w sumie standardem wśród posłów i senatorów. 31 grudnia 2015 roku dom zdaniem Michała Cieślaka był wart 120 tysięcy złotych, pierwsze mieszkanie 100 tysięcy złotych i drugie 250 tysięcy złotych, czyli tyle samo co 31 grudnia 2021 roku. W ciągu 6 lat nieruchomości nie zyskały na wartości. W przeciwieństwie chociażby do mieszkań w Warszawie, w której metr kwadratowy przez ten czas zdrożał o jakieś 60%. Michał Cieślak jest również posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni niespełna 5 hektarów, które wyceniane jest na 120 tysięcy złotych i również nie zwiększyło swojej wartości od 2015 roku. W zeszłym roku przyniosło 4 tysiące złotych dochodu. W 2018 roku poseł dysponował 250 tysiącami złotych, ale w 2019 dokonał zakupu wcześniej już wspomnianych dwóch mieszkań, więc oszczędności uszczupliły się do 50 tysięcy złotych. W 2021 roku na kontach byłego ministra znajdowało się już 160 tysięcy złotych, więc udało się wyjść na prostą. W rok zaoszczędził ponad 60 tysięcy złotych. Michał Cieślak posiada również samochód Renault Scenic z 2006 roku, z którym będzie musiał się prawdopodobnie przeprosić, ponieważ tracąc funkcję ministra, traci również prawo do służbowej limuzyny i kierowcy. W przeszłości posiadał również Forda Fiesta z 2009 roku, BMW F10 z 2013 roku oraz BMW E60 z 2008 roku. Na koniec pozostaje mi życzyć panu posłowi powodzenia, bo faktycznie ma teraz cięższy okres i wielu dziennikarzy na głowie, którzy próbują znaleźć efekty pracy ministra, ale jest to trudniejsze od przeczytania oświadczenia majątkowego Łukasza Szumowskiego. To już wszystko na dzisiaj. Jeśli film ci się podobał, daj suba, łapkę w górę i koniecznie napisz w komentarzu, czyje oświadczenie mam teraz przeanalizować. Dzięki i do następnego razu.